Witaj w przestrzeni HeroQuantum.me. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które słyszymy od pacjentów metody HeroQuantum. Co to znaczy, że metoda Chiropractic Quantum jest całościowa? Przedstawiam Piotr Sporowski, autor metody HeroQuantum i MindQuantum. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, nazywam się Anna Włodarczyk, jestem terapeutą Kotsuban Seita Yumeiho, chiropraktyk japoński, terapeuta shiatsu, terapeuta Bowena. Właśnie, co znaczy, że Twoja metoda autorska Chiropractic Quantum jest całościowa? Całościowa. Działa na wszystko. Działa na wszystkie układy, ale co to znaczy? Człowiek ma w sobie bardzo wiele różnych układów. W skrócie powiem, kostny, mięśniowy, tkanek głębokich, powięziowy, naczyniowy, bo jest wewnętrzny, autonomiczny, jest ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózgowy, są nerwy rdzeniowe. Każdy z tych układów może doznać uszczerbku i tą metodą jest możliwość określenia, w którym układzie nastąpiło zaburzenie, w domyśle we wszystkich, ale określić w którym miejscu i usunąć ten problem, działając konkretnie na dany układ. I tym zajmuje się tak naprawdę analiza metody Chiropractic Quantum, ustalenie przyczyny, skąd leci problem, dlaczego boli, dlaczego na przykład ciało ma dysfunkcję. Przepraszam, ale właśnie, to znaczy na pewno jest, powiedzmy, że ktoś coś zgłasza i teraz szukamy przyczyn tego, ale w trakcie zabiegu jeszcze jest szukanie, no dobra, ale powiedzmy, że coś tam jest brak czucia albo nadmierne czucie, no to gdzieś tam z głównego ośrodka coś idzie, ale z pomniejszych jeszcze tu jest problem i znowu analiza, gdzie tutaj, a tutaj jeszcze fragmencik, a tam jeszcze jakiś kciuk nie idzie, a tam jeszcze jakiś kojuszek, paluszka, wszystko przeszło, ale tam jeszcze. Znowu szukamy, ale dlaczego ten kojuszek, gdzie tam jest to, że naczynie zablokowane? Także jakby analiza poza wstępną jest jakby na każdym kroku działania. Przed działaniem zawsze trzeba określić, gdzie jest problem, ten nawet mniejszy, jeszcze mniejszy, jeszcze mniejszy, aż się usunie wszystko. No właśnie, wracając, spotkaliśmy w swoich gabinetach pacjentów, którzy przychodzili bądź przechodzili przez ręce wielu różnych terapeutów, wielu różnych i fizjo, i lekarzy, i ortopedów. Trafiali do gabinetu, dostawali zabieg i często zabieg dotykał tylko jednej tkanki, tak? Powiedzmy kostnej, bądź mięśniowej, bądź powięziowej. Z jakim skutkiem wychodzili, to też jest inna historia. Natomiast tutaj mówimy, że jest to metoda całościowa, czyli można powiedzieć, że łączy wszystkie tkanki w jeden organizm, tak? Jest to spojrzenie bardziej holistyczne, całościowe na organizm. Tak, to jest bardzo trudne, ale tak jest. Ja myślę, że może tak się ustosunkuję do tego, co mówię, że niektórzy działają tylko na jeden rodzaj tkanki. Spotkałem się z pewnymi modami, na przykład moda na powięzi. Na bańki chińskie. Ale bańki chińskie to już jest, powiedzmy, taka metoda, która działa na kilka tkanek. Natomiast powięzi, no to właściwie jeden rodzaj tkanki i teraz odblokujemy powięzi. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś miał jakiś uraz, jakieś uderzenie, coś tam się poblokowało w tym organizmie, różne struktury i ktoś działa tylko na jeden rodzaj. I faktycznie rozluźni, dzięki temu da możliwość rozluźnienia się innym strukturom i one w tym momencie faktycznie się przebudowują. Ale powiem tak, ile może organizm zrobić sam, tyle zrobi. Jeżeli nie może, to nie może. I nawet jeżeli się odblokuje częściowo, chociaż powiedzmy te powięzi, albo masaż tkanek głębokich, to jest tylko, odblokuje się jedno bardzo mocno, a cała reszta ma się dostosować. No i bardzo różnie to wygląda, najczęściej się nie dostosowuje, tylko trochę, no jest lepiej, bo jakaś tam ulga jest, ale to nie do końca chodzi o to, no chodzi właściwie o wszystko, żeby ustawić. A jakiś spotkałeś w swojej praktyce przykład na
dział, czy mógłbyś podać przykład na działanie całościowe metody Hero Quantum? No, dobra, to poprosimy naszego asystenta, Misia. Przy okazji ogłaszamy konkurs na... Na imię naszego asystenta. Jeśli masz imię dla tego sympatycznego gościa, to napisz w komentarzach. Panie, proszę, pozwól. I mam Misia. Załóżmy typowy efekt bicza. Efekt bicza powstaje wtedy, kiedy jedziemy sobie samochodem, na przykład samochodem, i następuje uderzenie w tył samochodu. I co się dzieje z człowiekiem, z misiem? Co się patrzymy na głowę, na szyję? Następuje uderzenie, pam, pam, w ciągu ułamka sekundy i powrót. Najczęściej przesunięciu ulegają, to jest największy problem, przesunięciu ulegają czwarty, piąty i szósty kręg szyjny, tworząc w efekcie za kilka lat taki rodzaj skrzywienia, który nazywamy kifozą szyjną. Na początku się to mówi spłycenie, naturalnie krzywizny fizjologicznej, jak fachowa, a później już tworzą kifozę szyjną. 4-5 lat od uderzenia, czasami 15 lat od uderzenia. A skąd się to wziął? Właśnie od tego. Nawet przy prędkości 20 km na godzinę. Ale poza tym, że przesuwają się kręgi tu, następuje napięcie tyłu głowy, mogą aż wystąpić bóle tutaj, a nawet siwienie i łysienie. No i oczywiście mogą wystąpić bóle głowy, to już to wszystko od razu się inaczej układa, szyja troszeczkę się uwypukla, głowa będzie to balansować. I napięcia u podstawy czaszki, napięcia w mózgowiu, tutaj napięcia, bóle karku, pieczenia, mrowienia rąk. Z przodu mamy tarczycę zawieszoną na więzadłach, na kręgosłupie. Jeżeli to się przesunie, tam ta struktura kręgosłupa, tarczyca też, ona nie będzie już aż tak idealnie pracować, jeżeli coś się tam... Trzeba sobie to wszystko wyobrazić, że to wszystko jest właśnie jednym. Na dole odcinek miedniczny, aż to mi się... Jeżeli zmienimy układ głowy, miednica jakoś nam też odpowie. To trzeba sobie wyobrazić, że to po prostu tak jest. I ten układ jest stały, więc tu chodzimy, ruszamy się. I tak to sobie jest. Teraz robimy jeden rodzaj zabiegu, jakiś całościowy, i on trochę odblokuje, ale powiem szczerze, jeszcze nie widziałem, żeby... nie chcę powiedzieć, że wszystko, że nic nie działa. Na pewno są jakieś metody, ale generalnie, jeżeli zrobimy jakiś tam masaż, nawet tkanek głębokich, to jeszcze nie wiedziałem, żeby kręgi przesunęło, to stawiło na właściwe miejsce. Natomiast faktycznie jakieś tam napięcie na jakiś czas zniesie, po czym niewłaściwy układ z powrotem to napięcie wyzwoli. No, można co jakiś czas chodzić do tego masażysty czy terapeuty, no tylko tak do końca życia. Teraz nie tak. Do końca, bo pomimo tego, że my chodzimy z czymś takim do końca życia, no rozmasowywać to, co tam się napnie, tak, powierzchniowo, a jest efektem przesunięcia kręgów, to nie do końca zdają sobie pacjenci sprawę, że dochodzi wtedy do zwyrodnień w tych kręgach, a to pociąga za sobą kolejne konsekwencje. To już potem nie napina się tylko kark, tylko dochodzi do dyskopatii, do tworzenia się osteofitów, które są zagrożeniem dla chociażby rdzenia przedłużonego w odcinku szyjnym i wszelkiego rodzaju dalszych komplikacji, tak? Także to jest chyba szalenie istotne, żeby jednak dotknąć całościowo takiego problemu. A wspomniałeś kiedyś jeszcze o pacjencie, który 20 lat męczył się z bolącym barkiem. Znaczy, ja może jeszcze tylko dokończę, jeśli mogę wrócić do tamtego. Co by należało zrobić z tym efektem bicza? Ustawić kręgi. Możemy to zrobić tą metodą chiroquantum, możemy to zrobić u chiropraktyka, ale najczęściej chiropraktycy ograniczają się znów do jednej warstwy układu kostnego czy stawowego. Natomiast teoretycznie się wszystko powinno dostosować i znowu to teoretycznie, bo praktycznie tam jeszcze to znowu jest jakaś część zrobiona, a część nie. Oczywiście będzie ulga, ale nie do końca. Więc trzeba ustawić te kręgi, odblokować układ nerwowy, który tutaj gdzieś tam został poblokowany tu, i ustawić tą miednicę właściwie i odblokować mięśnie.
A także gdzieś pewnie w czasie uderzenia nastąpiło jakieś przesunięcie naczyń krwionośnych, zablokowanie najczęściej u podstawy czaszki, gdzieś te tętnice szyjne, tylne kręgowe gdzieś tam są przyblokowane, one już gorzej dają krew do mózgowia, człowiek jest senny, rano nieprzytomny. Właśnie z szereg objawów, o których się nie mówi, z takiego po prostu uderzenia można też skorygować ułożenie tarczycy, to znaczy regulując napięcie więzadeł, na których ta tarczyca jest zawieszona, czy nawet struktury miąższu tarczycy, można ją wyregulować i ona prawdopodobnie podejmie właściwą pracę. Czyli mamy dostęp do wszelkiego rodzaju tkanek, czy regulacji powięzionych, która, uwaga, nie boli, bo nie wiem czemu wiele masażów powięziowych boli. Natomiast właściwie na wszystkie po kolei struktury się działa tak, żeby było no prawie jak przed. Co z tym barkiem? Co z barkiem? Tu jest ciekawa rzecz. Jest jeszcze pewne zjawisko, o którym chciałem powiedzieć w miejscu pozwu. Przyszedł mi jakiś pacjent, policjant, miał utarczkę z jakimś złoczyńcą i ten złoczyńca uderzył go chyba kolbą jakiegoś karabinu czy czymś jakimś bardzo dużym w bark. Ten bark się przesunął. I co się stało? Jak to my jesteśmy, jak to organizm ludzki jest sprężysty, więc to się przesunęło, wróciło, ale nie do końca. Mikrostruktura spowodowała, że gdzieś to odkształcenie pozostało. Ja sobie to nazywam roboczo konflikty plastelinowe, dlatego że tak naprawdę tkanka ludzka częściowo się zachowuje jak plastelina, znaczy się odkształca. To, że później zostanie skompensowana przez inne tkanki i nie widać, że coś nastąpiło przesunięcie, to inne, znaczy skompensowane. To jest przesunięte, a inne tkanki zrobią przesunięcie w drugą stronę i bark jest, powiedzmy, na miejscu. Ten pan miał bóle przez 16 lat, wiele lat, cały czas zmiana pogody, czy nawet deszcz, jakiś wiatr, czy coś, od razu bolał bark. Prześwietlony na wszystkie możliwe sposoby, podejrzewano, że to już jakieś problemy psychiczne, że to trauma gdzieś tam została w jego głowie po tym zdarzeniu i dlatego. A odblokowałem napięcia, a tak naprawdę to właściwie można powiedzieć zresetowałem pamięć zdarzenia, czyli zablokowaną prawdopodobnie między powięziami a mięśniem w tych strukturach została zablokowana ta informacja, że coś takiego nastąpiło i ten bark był gdzieś tam odkształcony i skompensowany. Wróciło to na miejsce. Kompensację należało usunąć, odblokować przepływy, ślizgi, naczyń krwionośnych, nerwów. Przeszło. To super wiadomość dla wszystkich, którzy szukają przyczyny swoich wielkich bóli. Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Jeśli film był dla Was ciekawy, zasubskrybuj, naciśnij dzwonek, żeby nie przegapić w przyszłości informacji z chiroquantum.me.